Cześć, witam bardzo serdecznie. W tym filmie pokażę Wam, jak zimuję swoje rośliny kłączowe i cebulowe. Tutaj jest kalla, tutaj jest hipeastrum, tutaj ismena, młode kalle oraz ismena. Ismena to inaczej błączatka, więc najpierw należy je wysuszyć. Czyli już tak pod koniec sierpnia, no na początku września, przestaję je podlewać. Oczywiście nie urywam liści, bo cebula czerpie substancje odżywcze z tych liści i dopiero teraz, jest akurat październik, będę te liście usuwać i wykopywać cebulki. Zatem przygotowuję najpierw do zimowania moje kalle, więc usuwam wierzchnie liście. One bardzo łatwo się odrywają, jak widać. I teraz będę je wykopywać. Ale będzie mi łatwiej, o, ponieważ one już są 2 lata w tej ziemi, więc muszę się trochę tutaj... O, to jest cebulka kalli. Jedna. Będę je tak sukcesywnie, delikatnie wyciągać, żeby po prostu ich nie uszkodzić. Oczywiście można to robić co roku, no i tak po kolei. Uważamy bardzo na te korzonki. O, tu kolejna malutka i tych malutkich mi się tutaj nazbiera trochę. Jak widać, ich się tutaj mocno rozrosło, więc one już akurat w tej donicy by mi nie kwitły, dlatego muszę je przesadzić i zagwarantować im więcej miejsca. Oczywiście kalle można uprawiać również w gruncie, ale ja robię to w donicy. O, tu jest taka konkretna stara cebulka, ale tutaj wypuściła młodą. Dokładnie. Rozwarstwiam tą ziemię w poszukiwaniu młodych cebulek, żeby żadnej nie stracić. Zawsze można się podzielić ze znajomymi albo po prostu wyprowadzać sobie nowe egzemplarze. Niektóre, o, na przykład ta już gnije, to ją nie wyrzucę jej, ale po prostu dam ją w inne miejsce, żeby mi dobrze przeschła, bo jest taka trochę podgniła. O, tutaj są kamienie z drenażu, bo o, tu jest konkretne kłącze i mam młode cebulki. I nie rozdzielam, ja tego nie rozdzielam. Można rozdzielić, jak ktoś chce, ale nie jest to konieczne. O, sporo właśnie jest takich młodych cebulek. Wydaje mi się, że wszystkie cebulki już wyciągnęłam. Ja sobie to później przejrzę jeszcze dokładnie, żeby nie stracić żadnej. Takie. Kłącza zostawiam
na zewnątrz w celu przeschnięcia. Oczywiście wkładam je do pudełka. Układam i tak ze dwa dni, oczywiście jak nie ma przymrozków, teraz akurat panuje ładna pogoda, jest dodatnia temperatura, jest sucho, w końcu przestało lać, więc spokojnie mogę je dwa dni jeszcze tutaj na zewnątrz zostawić, a potem wynoszę je na strych, ciemne miejsca, oczywiście nieogrzewany. Można je również przechowywać w piwnicy, w garażu, aby było to takie chłodniejsze miejsce, nie ciepłe. Tu jest kolejna kalla i ja z nią również podobnie postąpię, ale zrobię sobie to później. Teraz wyciągnę moje hipeastrum, które również wymaga przesadzenia. O, ono tutaj w tej donicy już rośnie ze 2 lata, więc ja muszę to moje hipeastrum po prostu przesadzić, zmienić mu podłoże. To już jest dosyć wiekowa cebula i jak widać tutaj wypuściła młodą. Ja nie będę ich jeszcze rozdzielać, niech sobie rosną 2. I takie hipeastrum próbuję tak obsypać je z ziemi, ale też nie za mocno, żeby nie uszkodzić tych korzonków, bo one mają zostać, nie można ich odrywać. Również przechowuję w suchym, chłodnym miejscu, tak do grudnia. To zależy, kiedy chcesz, żeby ci ono zakwitło. Ja generalnie przechowuję właśnie tak do grudnia, do połowy stycznia, na początku stycznia, po świętach wysadzam je do gruntu i wystawiam normalnie w miejsce, w pokoju, w temperaturze pokojowej. Zaczynam delikatnie podlewać, oczywiście nie za bardzo, bo hiperastrum nie lubi przelewania, bo zgnije. Także ono mi już wysychało tutaj od sierpnia, a jak widać ta ziemia nie jest jeszcze taka zupełnie sucha, ale czas po prostu go wyciągnąć. Liście oczywiście same zwiędły, same uschły, bo również to jest bardzo istotne. I sobie tutaj wkładam hiperastrum w ciemne miejsce oczywiście i biorę się za ismeny. Tu mam młode ismeny, tu mam stare ismeny. Przy ismenach bardzo ważna jest delikatność. One bardzo nie lubią uszkadzania korzeni. O, wyleciała. Mam nadzieję, że ta delikatność mi się uda. O, tutaj w każdym przypadku zawsze daję drenaż z kamieni, bo to jest bardzo istotne, żeby rośliny nie gniły. A szczególnie ważne jest to przy roślinach właśnie kłączowych, cebulowych. Ona też tu rosła w tej donicy 2 lata. O. I jest zbita, więc czas ją przesadzić. O, na razie nie będę pozbywać tych roślinek, tych liści. Niech te liście na nich obeschną, bo jeszcze sobie cebulka poczerpie składniki odżywcze z tych części naziemnych. Staram się oczywiście oczyścić te korzenie z ziemi. I wkładam do pudełka w ten sposób. Właśnie tutaj przy ismenie jest ważne, żeby nie uszkodzić tych korzonków. One są bardzo delikatne. I również dokładnie sprawdzam każdy kawałek ziemi. Niektóre cebulki, to na przykład jak ta jest pusta. Mogą być zgniłe, ewentualnie zjedzone przez jakieś szkodniki. Ale tak to bywa, jak wystawiamy je do ogrodu. Zresztą ismeny bardzo lubią być obszerane przez ślimaki, mówię o częściach naziemnych, a być może tutaj po prostu żerowały larwy opuchlaków, bo również lubią
takie rarytasy. O, tu będzie jeszcze trochę cebulek, więc ja muszę się tu wkopać. Tu były też starsze cebule, ale widzę, że one pogniły i zostały tylko te młodsze. Dlatego warto robić sobie taki rekonesans, żeby zobaczyć, co tam właśnie w ziemi jest. Ja to robię co 2 lata, ale jak wspominałam, można robić to co roku. A nawet lepiej, bo wtedy wiemy, co zgniło, co pozostało i ewentualnie sobie te roślinki wyciągnąć. O, tu jest kolejna ismena i ta jest... O, taka trochę większa. Trochę większe są cebulki, mimo że była w mniejszej doniczce. Jest tutaj spora ilość. Ta również jest taka zgniła i te takie podgniłe egzemplarze oczywiście usuwamy. Zresztą jakiekolwiek podejrzane, niezdrowe należy usunąć. O, a tutaj mi taka cała wyjdzie, może mi się uda po prostu nawet jej nie rozrywać z tych korzeni. O. Te cebule są zdrowe, twarde, jędrne. Korzenie również. I również nie usuwam jeszcze tych tutaj części naziemnych. 2-3 dni postoją sobie w takiej formie tutaj na dworze. Oczywiście osłoniętym miejscu, gdzieś tam pod murem, zważając, jasna rzecz, na to, żeby temperatura otoczenia była dodatnia i żeby nie było absolutnie żadnych przymrozków nocnych, to sobie można pozwolić na takie postępowanie, bo jeżeli są przymrozki, no to od razu należy je wnieść do pomieszczenia. Ja sobie tutaj poszukam tych cebul, ale generalnie tak to wygląda. Ta ziemia, która tutaj jest zużyta po tych kwiatach, zawsze gdzieś mi się tam przyda, podsypuję na rabaty, czy na przykład zasypuję dziury w trawniku. Także nie wyrzucam również takiej ziemi, bo w ogrodzie przyda się wszystko. Tak więc tak tutaj wyglądają przygotowane moje kwiaty cebulowe, głączowe do zimowania. Będzie ich jeszcze więcej, bo ja je wszystkie wsadziłam. Dlatego po prostu Wam pokazuję, jak ja to robię. No oczywiście mój piesek się odzywa, no bo to zawsze przy filmowaniu ona musi być. I właśnie ten sposób to robię, ten sposób jest niezawodny i co roku mi te roślinki przepięknie kwitną. A tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia. Oczywiście nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, aby być na bieżąco. Powiadomienia, dzwoneczek, łapka w górę. Do zobaczenia, do usłyszenia i pa pa!